Zakładany plon, ale nie marzenia, tylko to, co naprawdę możesz mieć na polu. Bardzo ważne jest, aby robiąc plan nawożowy w module Asystent NPK, wpisywać wartości realne. Dlaczego? Dlatego, że za każdym marzeniem idą złotówki. Jestem już w module Asystent NPK. Przeszedłem ścieżkę, wybrałem pole, zaznaczyłem zasobności. Jestem na etapie, gdzie wybrałem, że będę chciał mieć pszenicę ozimą, ale z przeznaczeniem na paszę, to jest bardzo ważne. I teraz mam pole zakładany, realny plon. Specjalnie to dopisałem. Dlaczego? Dlatego, że wszystkim się marzy 10, 12 i więcej w przypadku pszenicy. Ale jeżeli wiesz, że na tym polu jest sucho, albo po prostu zwyczajnie jest kwaśna ziemia i wiesz, że więcej jak 7 nie urośnie, to wybierasz 7 i zaznaczasz 7. I to jest istotne nie tylko przy pszenicy, ale też przy burakach, przy kukurydzy i przy wszystkim innym. Pamiętaj proszę, wpisujesz plon, który jest realny. To jest bardzo ważne.